Cześć wszystkim. Dzisiaj wybraliśmy się w okolice Opatowa do winnicy Terra. No i postaram Wam się właśnie pokazać całą tą winnicę, bo jest naprawdę fajna. Ale zaczynamy od tego, że zamówiliśmy sobie tutaj taki zestaw na sam początek. No jak już chyba tradycyjnie, praktycznie na każdym filmiku, mamy wino. Mamy jedno czerwone i dwa białe. To nie wiem, to jest chyba taka wersja degustacyjna bardziej. Tak. No i tu mamy jakieś przekąski. To jakiś paluszek, ale całkiem dobry. A tu nie wiem, co to są. Orzechy chyba. Tak. I mamy orzechy. No i potem, jak sobie to wypijemy, to właśnie przejdziemy się tutaj, bo mamy o mapkę. No i z tą mapką tutaj mamy zaznaczone takie właśnie wiatr wieje, położę i Wam pokażę. Mamy zaznaczone takie najfajniejsze właśnie obiekty, które się tu znajdują. I właśnie według tej mapki można sobie tu potem przejść i pooglądać wszystkie rzeczy. Co prawda, jak widzicie, winorośle, które tutaj są, jeszcze tak naprawdę nie mają żadnych owoców, bo jest taka pora roku. No ale i tak fajnie właśnie będzie się przejść i zobaczyć. Co prawda moi rodzice już tu byli, ja jeszcze nie. Dlatego tutaj się wybraliśmy, bo mówili, że bardzo fajnie, aczkolwiek to było właśnie chyba z 3 lata temu. Więc zobaczymy, co się zmieniło. Na pewno tam jest, mówią właśnie to nowe pomieszczenie, w sensie ten czarny budyneczek. Tam właśnie można sobie kupić wino. No i pokażę Wam właśnie, jak reszta tutaj wygląda. Przejdziemy sobie, tak jak mówię, według tej mapki. Teraz zrobimy sobie mini degustację, które jest win najlepsze. A bo tu są te takie etykietki, które te. To jest czerwone wytrawne 321. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale zobaczymy, czy jest dobre. Dobre, ale jest naprawdę wytrawne. No to jest takie najmocniejsze. Tak, no. Chociaż nie jest takie ciężkie bardzo. Tu też wytrawne. Ale nazwa Sei Val Blanc Muscaris. To też jest wytrawne, ale jest zdecydowanie bardziej słodkie. No i mam jeszcze trzecie. Ale tu nic nie mamy napisane. To nie wiem, jakie to jest. Białe wytrawne też. Ale tak samo smakuje. Identycznie. Mi chyba najbardziej smakuje właśnie to środkowe, chyba jest najlepsze. Chociaż to drugie białe jest bardzo podobne w smaku, ale to jest najlepsze. Chociaż to czerwone też jest całkiem dobre. A bo tu tata mówi, bo oczywiście jesteśmy z Kylo, więc Wam pokażę. I oczywiście widzi, że jest jedzenie, więc się ślini. Kylo. Nie, jest zahipnotyzowany za bardzo smaczkami, żeby spojrzeć. Wodę, którą dostaliśmy, to ona też czymś jest jakby aromatyzowana. Tak, aromatyzowana. Mama podpowiada, że to chyba rozmaryn, chociaż powiem Wam, że mi to bardziej smakuje na miętę. No ale na pewno też nie mięta, bo Pan miał krzaczek w środku karafki. A, no to w takim razie, no jasne, w takim razie. No, ale też fajna, bo ciekawa, trochę inna niż zwykła i rzeczywiście nie smakuje jak zwykła woda. I za całą tutaj tą deskę zapłaciliśmy 23 zł, więc tak naprawdę bardzo mało, no bo tak jak widzicie, mamy 3 kieliszki wina, te wody, no i jeszcze tu właśnie te przekąski, które były, więc bardzo się opłaca i nie jest to wysoka cena, jak za to, co dostaliśmy. Thank you.
zobaczcie, tutaj na przykład normalnie jak już rośnie winorośl, to jest Cabernet Cortez. Wybaczcie mi, jak źle czytam. I to jest czerwona odmiana. I jak widzimy tutaj jeszcze, że w tej winnicy jest od 2016 roku i mamy tych krzewów tutaj 2412, więc dość sporo. Jak możecie zobaczyć, troszeczkę takie, nie wiem, czy to też tak widać na kamerze, ciemne chmury nas łapią, ale to nieważne, żeby tylko nie padało jednak. I chciałam wam powiedzieć, że winnica ta funkcjonuje od 2014 roku i znajduje się tu 8 szczepów różnych winorośli, w tym 5 białych i 3 czerwone. No i właśnie możecie też sobie wziąć takie winko i tu chodząc, zwiedzając sobie, oglądając całą winnicę, popijać. Bardzo ładne kieliszki, ja właśnie lubię takie duże, także no to jest super. Znaczy no wiadomo, winnica, bo to dziwne, jakby nie było wina, ale właśnie można sobie tak chodzić, oglądać i delektować się tutejszym winem. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie napisane, że mamy widok na zachodnią część doliny rzeki Opatówki i przy dobrej pogodzie z altany, która jest właśnie o tutaj, ta altanka, w której teraz sobie siedzimy, widać Góry Świętokrzyskie, które są oddalone o 28 km. No i tu mamy oczywiście pokazane, gdzie co jest, wieś. Góry Świętokrzyskie powinny być tu. No, poczekajcie, tu. Tutaj mamy to. Czyli... nie wiem, czy wy to zobaczycie, bo ja stąd widzę kawałek, ale wy nie zobaczycie raczej. Ale rzeczywiście widać tutaj Góry Świętokrzyskie, mimo że pogoda nie jest za dobra, to troszeczkę je widać. Fajne są właśnie te trzy takie plakaty, można powiedzieć w zasadzie, które pokazują, na przykład tu mamy rok winiarza, i tu mamy, co dokładnie się w którym miesiącu robi z winem. Nie będziemy wszystkich czytać, zobaczymy tutaj maj. W piwnicy filtrujemy wino i butelkujemy do sprzedaży w nadchodzącym sezonie. No widzicie, tu mamy na przykład winorośl a pogoda, czyli jak w warunkach polskich właśnie winorośl rośnie. A tu, co jest najciekawsze, ile wina powstaje z jednego krzewu winorośli. I tu możemy zobaczyć, wysunąć pewien wniosek, że z 2 kg winogron możemy zrobić 10 kieliszków wina. Czy to dużo, czy mało? No to już do własnej interpretacji. A w ogóle powiem wam, jest tutaj tak cicho, że lata tu pszczoła i mam wrażenie, że jest tak głośno, że nic nie słychać. To jest po prostu cisza. Błoga cisza. O, tu mamy na przykład odmianę Rondo. I tu mamy jej 2132, od którego? 2015 roku. A tu zobaczmy. Aha, to chyba ten sam, co wam wcześniej pokazywałam, wydaje mi się. Tak, także o tym nie będę mówić. Jeszcze podejdziemy sobie, zobaczymy, bo tutaj jest taka jakaś fajna... co tu jest? Informacje? Aha, archeologiczne. No, to tego nie będę wam pokazywać. Z tego co wiem, to tutaj właśnie na lesowych glebach o tak, no widzicie, że już wówczas doceniono walory ziemi lesowej. Właśnie są zrobione, jakby ta winiarnia jest zrobiona na... winnica, no winiarnia też tam jest, ale głównie winnica jest zrobiona właśnie na glebie lesowej. Podejdziemy jeszcze tutaj. Aha, tu odmiana biała, też od 15 roku produkowana. A, no i widzicie, i tutaj jest ta odmiana, z której to białe wino mi bardzo smakowało. Z tego, co widzę, tam jest jeszcze jakaś plakietka. Nie wiem, czy do niej podejdziemy. No dobra, podejdźmy, zobaczymy. Jak już jesteśmy, to pokażę wam wszystko. Zobaczymy, jaka jest tutaj. Dobra, szybko. A też biała, no i też od 15. Wszystkie są, widzę, praktycznie od roku, w którym powstała winnica, praktycznie, bo od 14 jest, no to od 15 to prawie od początku. Zaczął wiać wiatr duży, ale myślę, że będzie słychać, co mówię.
Musiałam sobie tak spuścić okulary, bo nie mam gdzie ich wziąć na razie do ręki. A chciałam wam powiedzieć, że ogólnie mam jakby bardzo duży sentyment do winnic, ponieważ no aktualnie co prawda studiuję kryminologię, ale jak byłam na licencjacie, to studiowałam turystykę i rekreację. Tak, wiem, dość jakby różne kierunki, ale do czego zmierzam? Właśnie jak studiowałam turystykę, znowu wieje ten wiatr, chyba będziecie słyszeć. Mam specjalny puszek na kamerę, żeby było słychać przy wietrze. To moja praca licencjacka właśnie opierała się na winnicach w województwie świętokrzyskim. Więc lubię po nich jeździć. No bo mimo, że dość ciężko się pisało tą pracę i można powiedzieć, że nie wspominam tego najlepiej okresu na świecie, to jednak, no jednak obroniłam na piątkę i jednak jakby ostatecznie nie było tak źle, a sentyment gdzieś tam pozostał. Co prawda o tej akurat nie pisałam, ale warto ją odwiedzić. Powiem wam, że te chmury, które tu widać, no nie no, teraz już widać na pewno, że są takie ciemne, dodają trochę klimatu temu miejscu, więc całkiem fajnie. No przez chwilę odrobinę kropiło, ale dosłownie sekundę, więc no, jakby nic się nie dzieje, a fajny klimat robią, naprawdę fajny. Teraz tutaj jest znak na wąwozy, do wąwozów. I tu jest jakieś przejście, więc chyba sobie nim przejdziemy, zobaczymy. O, zobaczcie, tutaj jest ten znaczek. Wąwozy. I teraz widokowy, więc przejdziemy. Tu jest takie dość dzikie przejście. Co borsuki i lisy? Mogłeś mi po prostu powiedzieć. A tu jakie żyją zwierzęta? No to jakbyś się przesunął, to bym mogła przeczytać. To pokażę wam, czekajcie. Tu mamy zwierzęta, które żyją w winnicy i właśnie tak jak tata mówił przed chwilą, pewnie słyszeliście. Lisy, borsuki, kuna, bóbr, bocian, myszołów. Co to jest? Pójczka? Nie wiem, czym jest pójczka. Czym jest pójczka? Jakiś ptak. Ale pierwszy raz słyszę, powiem wam szczerze. I puszczek. Także no, dość ciekawie. W ogóle tu się idzie właśnie takimi... No takimi właśnie, no może to jeszcze nie wąwozy, ale takimi dość leśnymi przejściami. A, i tu jest wejście na taras widokowy, w takim razie zgaduję. No to idziemy, wejdziemy, zobaczymy. To jest zagrożone, że dalej iść nie można takim sznureczkiem. Ale spróbujmy wejść na ten taras widokowy. Przy okazji można, możecie sobie popatrzeć, jakie ładne widoki, nie? Dobra, ale idziemy. Idziemy. Zgaduję, że to taras widokowy. A, i tu mamy widok na całą winnicę.